Witam z tej strony Rafhard. W dzisiejszym vlogowym odcinku będą informacje, co dalej będzie na kanale ciekawego. Na kanale będą dalsze testy Bill Model, płyn do zmiękczania kalkomanii numer 3. Dziwi mnie troszeczkę tutaj komentarze pewnych osób odnośnie znaczy nie wiem. Być może to jest pewne niezrozumienie filmu, który ostatnio wrzuciłem, Bill Model Decal Software 3 działanie, ponieważ powiem wam, że tutaj jest wyraźnie napisane, dlaczego nie pędzelkiem, dlaczego nie należy tego spłynu stosować pędzelkiem. To nie jest instrukcja, jak używać. Dla mniej kumatych tego płynu nie należy tak używać. Więc ja myślę, że to jest chyba wszystko jasne. I teraz zapewne pewni z was powiedzą, no ale kurde, no to dlaczego tak zrobiłeś? Ponieważ producent do tego w instrukcji użytkowania nakłania. Uwaga, cytuję. Możecie to zrobić używając pędzla, to będzie od razu wiadomo, dlaczego pędzelek nie. Polecam eksperyment. Kurka wodna, jeżeli producent w instrukcji, przepraszam, że w ogóle czytam instrukcję, nie? Bo wychodzi na to, że czytanie instrukcji w dzisiejszych czasach to jest jakieś wielkie przestępstwo. Jeżeli producent nakłania odbiorcę, czyli modelarza, do tego, żeby poeksperymentować, i ja taki eksperyment przeprowadzam, wrzucam filmik. Jest wielkie halo, bo serio, nie rozumiem o co chodzi. To słuchajcie, no coś jest nie tak, nie wiem, z moją percepcją jest coś nie tak, czy z percepcją osób, które kurnia jakieś dziwne uwagi dają do tego. Powiem wam więcej. Ja jeszcze mam zamiar zrobić tutaj to, co producent jeszcze mówi o tym płynie, jeśli chodzi o areograf. Więc zabieg powinniśmy tutaj tak, o, żeby nalać tego płynu dzień wcześniej do areografu, a następnie przez wieczór, żeby to się wszystko tam odmoczyło, chcę sprawdzić, czy faktycznie tutaj ten płyn również rozpuści wszystkie pozostałości farby, bo ja generalnie czyszczę. Czyszczę areograf po użyciu. Nie zawsze go czyszczę dokładnie całego, wszystko z wyciągnięciem dyszy i tak dalej. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie, więc to będzie kolejny eksperyment, który zrobię z tym płynem. I mam nadzieję, że nikt nie napisze mi, że to, co ty robisz, to nie jest płyn do areografu. Serio, nie, no ja już nie wiem, co wam mam powiedzieć. To jest taki jak gdyby mój komentarz do tego. W instrukcji jest dokładnie wszystko napisane, jak używać tego płynu. I tak jak powiedziałem wam, że producent też zachęca do eksperymentowania. A czym jest eksperymentowanie w modelarstwie? No, jeżeli nie spróbujemy, to nie będziemy wiedzieć, prawda? O, tak wam powiem. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. A ja stamtąd pochodzę. Dobra, słuchajcie, więc to tak tutaj wracając do testu, to nie jedno. No tak, to był test, jak rozpuścić kalkomanię, no po prostu i tyle. Więc jeżeli ktoś nie oglądał, to zapraszam, może obejrzeć i wyrobić sobie własne zdanie. Jeżeli ktoś nie czytał instrukcji użytkowania tego płynu, to też producent też wystarczy do niego napisać, on wam wyśle, bo to było pierwsze, co zrobiłem, jeżeli po zakupie, nawet chyba przed zakupem jeszcze, już zagłębiałem się w instrukcję, o co chodzi z tym płynem, czy faktycznie rozpuszcza kalkomanię. I okazuje się, że faktycznie rozpuszcza kalkomanię. Dobra, to by było na tyle. Poza tym jeszcze będzie tutaj, jeśli chodzi o kanał, to dzisiaj jest 28 i dzisiaj wieczorem będzie losowanie nagród, czyli dwóch czołgów od Mr. Crafta w skali 1 do 35. Jutro będzie następny konkurs. Taki, jak ten konkursy są przeważnie
przeważnie łatwy, to ten będzie bardzo trudny. Nie wiem, czy ktoś w ogóle da radę. Znaczy, ja wierzę w was, że ktoś da radę. Ale to, tak jak powiedziałem, jest konkurs na kanale. Znaczy, sam już materiał jest przygotowany, publikacja będzie jutro, czyli 1 marca. No i to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że jasno, wyraźnie wszystkim naświetliłem, o co chodzi w ogóle z tym BIM modelem. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.